Witam was dzisiaj wszystkich. Dzisiaj jestem na serwerze, w tym momencie RPTS ruszył. Pokażę wam jedną ciekawostkę, która już wcześniej gdzieś tam była powiedziana. W Jeffku Wolfi pojawił się nowy pojazd 7 poziomu premium. Nazywa się to M140 M1134 ATGM. Na razie wygląda on tak, to jest to troszeczkę podbugowany model, prawda, w tym podglądzie, który jest w grze. Ale ogólną bryłę możecie sobie wyobrazić. Tutaj są pociski rakietowe, które widzicie, prawdopodobnie tutaj jest wyrzutnia. Na pewno tutaj jest wyrzutnia na dwa pociski. Tu są jakieś takie dziwne rzeczy. Ogólnie tak wygląda model. Czyli dość nieźle, tak fajnie. Dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądało całe, ale teraz dalej. Więc co nowego w Jeffkach? Leopard A7. Możemy zobaczyć. Wygląda tak, oto. Leopard 2 A7 Plus wygląda tak. Jak widzicie, tutaj jedyna bardzo podobny do pozostałych leopardów, ale zobaczcie tutaj na te boki, które są po prostu no pancerne. W końcu to będzie jakiś pojazd. To są oczywiście zwykłe pojazdy 10 poziomu. Więc polecimy dalej, zobaczymy, jeszcze go tak ładnie wam obkręcę, pokręcę nim trochę, żebyście go dokładnie sobie mogli zobaczyć. No tak, oto on wygląda. Następny, prawda, to jest XM1A3, czyli rozwojowa wersja Abramsa. Zobaczymy jak on, o tak oto on wygląda. Chyba on też jest podbugowany, jak widzimy, bo tutaj ma, prawda, gąsienice wychodzą spoza pancerza. To są gąsienice, no tak, to są gąsienice jego, dokładnie. Tutaj, także tutaj jest pancerz, znaczy pancerz, tutaj są błotniki tych gąsienic, powinny być, a nie gąsienice, ale ogólnie model tak się prezentuje. Także tu możecie sobie go zobaczyć. Mamy jeszcze coś takiego Sphinx. Jest to mały pojazd, coś a la Krab, jakaś wersja taka dziwna. Co to będzie potrafiło? To śmiesznie to wygląda, szczerze wam powiem. Pewnie to będzie jakiś morderca, jak znam życie. Także poglądajcie sobie. To jest właśnie Sphinx. Dziwny taki. To te patyczki to są śmieszne, no ale, no cóż. Tutaj w tym Jeffku to się da jakieś... Nie da się żadnych danych uzyskać. Zobaczymy dalej. Wrócimy do Jeffka następnego. Tutaj to nie za wiele mamy, tutaj oczywiście jeszcze Challenger 2P, ale nie da się go podglądnąć. Armata, no to każdy wie jak wygląda, bo ona jest normalnie do zobaczenia w zwykłym tym. I tutaj to by było na tyle, bo w chińskim Jeffku też nic nie macie, po prostu nic się nie pojawiło. Więc teraz zobaczmy jeszcze tutaj dokładnie szczegóły tego pojazdu premium 7 tieru. Więc będzie to tak. Posiada damage 568, penetracja 877, czyli bardzo duże jak na ten poziom. Te rakiety powinny dawać sobie spokojnie radę. Damage na minutę 3408, czas ładowania 18 sekund. Salwa wygląda z dwóch rakiet, co 2 sekundy się rakieta przeładowywuje. Punkty życia kadłuba 1330. No i teraz tak, tutaj wiadomo, grubości pancerzy no praktycznie żadne, jak widzicie, 38, 38, 35, czyli papierowy pojazd. Prędkość maksymalna ponad 100 km na godzinę, przyspieszenie od 0 do 32 w 3 sekundy, kamuflaż 0,3, zasięg widzenia 430, oczywiście to są stokowe wartości, depresja armaty minus 10, minus 12, obrót, prawda, czy armaty, wyrzutnika rakiet 35 stopni na sekundę i czas celowania chyba 1,5 sekundy, tak mi się wydaje. Także jeszcze zobaczymy, tutaj w Jeffku wejdziemy dokładnie w upgrade'y i dokładnie opowiem o pociskach. Czyli tak, to koszty kaliber 127, rodzaj salwy, to jest przeładowanie między pociskami 2 sekundy, salwa po prostu składa się z dwóch rakiet, damage 568, penetracja to jak mówisz 877, chyba wcześniej jest jakiś błąd, no nieważne. Prędkość pocisku 200 metrów na sekundę, rate of fire 30, czas celowania 1,5 sekundy, przeładowanie, prawda, obu pocisków 18 sekund,
No i wiadomo, tutaj nazwa amunicji i tak dalej. Maksymalna elewacja podnoszenia 29 stopni. Depresja minus 10, minus 12. Także w tym tutaj ile ma to jeszcze retrofitów będzie miało? Raz, dwa, trzy. Trzy retrofity, także całkiem naprawdę. Może to być bardzo fajny pojazd. No ale zobaczymy jak on wejdzie, jeszcze go tutaj pokażę wam. Tam był drzewku Wolfi się znajduje. Znaczy pokażę go wam kawałki, bo niestety tak to wygląda. Także to by było raczej na tyle z tego PTS-a. Tutaj jeszcze jedna ciekawostka, weszł system powtórek, który wygląda tak oto, jeżeli w ogóle uda mi się kiedyś zagrać na PTS-ie. Nie wiem, będę próbował się połączyć, ale tutaj jest prawda 5 graczy na razie, także szanse są nikłe. Też nie wiem dlaczego nie przydziela po prostu żadnych środków na PTS-ie, ale spróbuję się też o tym dowiedzieć, dlaczego tak jest. Także system powtórek wygląda o tak na razie, proste drzewko, tutaj da się to kliknąć, nie da się. Tu jest chyba, nie wiem, automatyczne nagrywanie meczy. Rename, delay, rename, play. No dokładnie, chyba wszystkie po kolei nagrywa. W każdym razie będzie to tak wykonane. No także dziękuję wam bardzo za uwagę i zapraszam do następnych tam, prawda, filmów. Do zobaczenia.